Osoby starsze pamiętają zawieruchę II wojny światowej i z wielką łzą w oku przypominają sobie, jak kościoły były przerabiane na stajnie dla koni, na różne stodoły, spichlerze. Nie było szacunku dla miejsc świętych. Ale dzisiaj też dożyliśmy bardzo trudnych czasów, bo kościoły niepotrzebne, jak to niektórzy mówią, zostają przerabiane na przeróżne inne formy aktywności. I tak, na przykład w południowej Anglii kościół został przerobiony z XIX wieku na budynek mieszkalny i gdyby nie jego bryła oraz witraże w oknach, to nikt by się nie domyślił, że kiedyś tam był kościół. Z kolei w Hiszpanii kościół świętej Barbary, ponad stuletni, został przerobiony na skatepark. Został wyrzucony krzyż, ołtarz, zostały pomalowane ściany kolorowymi graffiti, wstawiona drewniana rampa i teraz tam młodzież i starsi chodzą, aby pojeździć na deskorolkach. A z kolei w Edynburgu jeden ze kościołów luterańskich został przerobiony na dom uciech. Także tam, gdzie była kiedyś łaska, tam, gdzie słuchano Słowa Bożego, dzisiaj jest rozpusta i zresztą nazwany został ten dom publiczny grzech. I to wszystko nas oburza, bo wiemy, że każda świątynia jest miejscem, jak to mówimy w teologii, dedykowanym Bogu, czyli uroczyście poświęconym, bo tutaj dzieją się rzeczy najświętsze. Aby jeszcze mocniej przeżyć kwestię świętości miejsca sakralnego, zatrzymajmy się przy najważniejszych miejscach kultu. Presbiterium, tłumacząc z języka greckiego, to miejsce dla starszych, dla przewodniczących gmin. I tutaj zasiada duchowieństwo oraz służba liturgiczna. Presbiterium jest podniesione w stosunku do całego kościoła z dwóch powodów. Przede wszystkim dlatego, aby Eucharystia była widzialna z każdego miejsca kościoła. A po drugie, że presbiterium symbolizuje dwie ważne góry w historii zbawienia. Górę Golgotę oraz górę Tabor. Najświętsza ofiara jest momentem przemienienia, że możemy doświadczyć przedsionka nieba, tak jak tych trzech apostołów na górze Tabor. Jest również ona symbolem góry Golgoty, bo tam umarł Jezus Chrystus, a właśnie msza święta jest uobecnieniem Jego zbawczej męki dla nas. Ambona, z greckiego podwyższenie, jest to miejsce głoszenia Słowa Bożego. Tutaj odczytywane są czytania, Ewangelia, intencje, modlitwy wiernych, odśpiewywane psalmy. Po Soborze Watykańskim II ambona została bardzo symbolicznie nazwana ołtarzem Słowa Bożego. Jest to komunikatywne, bo świadczy o tym, że stąd płyną treści, które są dla nas duchowym pokarmem. Ołtarz to centralne miejsce w liturgii. W Starym Testamencie rozumiany był jako oznaczenie miejsca konkretnego spotkania z Bogiem. A w chrześcijaństwie oznacza on coś zdecydowanie większego, bo tutaj jest Golgota. Na niej przychodzi Bóg pod eucharystycznymi postaciami. Realny, prawdziwy, to co jest najcenniejsze, właśnie znajduje się tutaj. Tabernakulum, słowo, które można przetłumaczyć jako namiot lub mieszkanie. I bierze się ono stąd, że właśnie tutaj, pod sakramentalnymi postaciami, znajduje się prawdziwy Bóg. Nie tak na niby, autentycznie, prawdziwie, w swoim ciele i w swojej krwi. I dlatego, że są tutaj najcenniejsze skarby Kościoła, to jest to przechowywane pod kluczem. I jest to wykonane z najlepszych kruszców i z materiałów ognioodpornych. Tak, aby chronić to, co ma dla nas przeogromną wartość. Staraj się, gdy widzisz ambonę, zastanowić się, gdzie leży Twoje Pismo Święte i czy jest ono w godnym miejscu, takim, które przypomina Tobie, aby po nie sięgać. Kiedy widzisz presbiterium, to zastanów się, czy ostatnio szanowałeś kapłanów, którzy przynoszą Tobie Najświętszy Sakrament. Kiedy patrzysz na ołtarz, to rozważ, czy Twoje serce jest w stanie łaski uświęcającej, czy możesz przyjąć do Niego Jezusa. A z kolei, kiedy patrzysz na tabernakulum, to zastanów się, czy je kochasz i patrz na nie tak długo, aby później w codzienności móc do niego powracać i cieszyć się, że w Twojej świątyni znajduje się sam prawdziwy, żywy Bóg.